Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Początek ma synchronizację. Dół, góra, dół, oczywiście. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Już wszedłem na ten save. I co się okazuje? Już mam ponad 53%. Jestem bardzo z tego zadowolony, a dzisiejszym poziomie, jaki będziemy robić, jest Zephyr. Prawie jak z Ratcheta i Clanka. Poza dla komatych. Bo ci, którzy czekają na mój let's play z tejże gry, w której akurat się pojawia Zephyr, to no trochę sobie poczeka. Ale ogólnie jest to poziom wojenny. Ja ogólnie wspominałem o nim na wczorajszym odcinku z... Wczorajszym? Tak, wczorajszym. Wczorajszym odcinku z Space Adventure Pomidora. Tak, ja się przyznam, nie pamiętam nazw poziomów ze Spyro 2, ogólnie ze Spyro, z Crashów nie pamiętam w ogóle żadnego poziomu. Ja się po prostu przyznaję bez bicia i... No. Ale dobra. On chce ogólnie, żebyśmy się pozbyli tych wszystkich ptaków, bo no, wojna trwa. Ogólnie, kto nie zauważył, to ten gość ma rondel na głowie. Co? Aż mi się przypomina bajka mojego dzieciństwa, to znaczy ja wiele miałem bajek dzieciństwa, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ale bądź co bądź pierwsza, oczywiście był Sonic X. Ale wracając, to aż mi się przypomniało bajka Świat według Ludwiczka. To pamięta łapka w górę. I w tej bajce był chłopiec, który nazywał się Ludwik. Ludwiczek, już do niego mówili, bo tak. No i w tej bajce była sobie taka rodzina, do której należał Ludwiczek, i w tej rodzinie też był ten... był ojciec Ludwiczka. Jak można było się domyślić, chociaż po dzisiejszych serialach można się wiele rzeczy spodziewać, ale dobra. Nie bym się wywodził na temat seriali dzisiejszych, bo wszyscy wiedzą, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Był taki jeden odcinek, bo ogólnie ten ojciec Ludwiczka, to on głównie wspomina z czasy, kiedy on był na wojnie w Korei Północnej, co trzeba zaznaczyć, i różne przysłowia powstały już z tego serialu, bo on różne po prostu, jakie on tam pierdoły palił czasami, jak nawiązywał do tej wojny w Korei Północnej, to po prostu nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. No i on w jednym z odcinków on myślał, że znowu atakują, i założył rondel na głowę. Tak do dzisiaj to pamiętam, po tylu latach, jak już Jetixa nie ma. Znaczy, to leciało chyba na Jetix Play, czyli dla tych młodszych dzieci. Nie jestem pewien, ale dobra. Ajajajajajajaj. Więc teraz my musimy przejąć pracę nad tym kanonem. Nie kanonem, tylko armatą. No, zapomniałem słowa. I myk. Ale ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, to z Pomidorem prowadzimy Let's Play Taste Adventures. Jeżeli ktoś ogląda u mnie, to fajnie. Jeżeli ktoś nie oglądał, to jeżeli nie chce u mnie oglądać, to zawsze może sobie oglądać Pomidora. Jest bardzo wtedy fajnie. Aha, jeszcze tutaj zapomniałem o tamtej skrzynce. No i nie wiem, czy dzisiaj zdążymy z jakimś innym poziomem, bo ten poziom jest dosyć długi. Znaczy, może dla niektórych może nie być długi, ale co będzie, jak go nie speedrunujecie, to troszeczkę on zajmuje. Bo w teorii, gdybym speedrunował, to już bym go dawno skończył. Ale to wtedy, no, liczyłoby się z tym, żebym go nie wystuprocentował. A my chcemy przecież wystuprocentować grę, bo
100% w grach Spyro jest kanoniczne. Na moje nieszczęście. Znaczy, nie wiem czy dosłownie we wszystkich, bo nie wiem jak ma się Spyro 3 do Enter the Dragonfly, ale... ale no cóż. I te ptaki ogólnie dziobią, te takie, nie wiem... nie kolibry, jak się nazywały... Kanarki, o! Takie kanarki, one dziobią nas po prostu, jak nie dostają tych bomb. Od tych swoich mam, czy Bóg wie, co to jest. Szczerze powiedziawszy, nawet chyba Bóg tego nie wie. No nie, tak nie trafić, kurde mol. No dobra, zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi słoniami, to nie są wrogowie, w żadnym wypadku. Tak, męk. Oj, tu jest nasz farmer Stefan. I z farmerem Stefanem musimy ogarnąć, o co chodzi. No, się ma Stefan. No, Pip. Bo Pip. Nie wiem. Bo jakby się usunął... Czy się śmieje prawdopodobnie, bo jakby się usunęło P, to drugie, w jego imieniu to byłoby Pi, czyli sikać. Więc tak, musimy te wszystkie słoniki zagonić tutaj. No cóż. Jak trzeba, to trzeba. W końcu dostajemy za to orba. W ogóle nic poza tymi orbami w tej grze nie dostajemy. Tak by the way. No i musimy 5. Oczywiście po prostu im się wchrzenić w dupsko, to nie jest jeden sposób ich transportowania, ale to jest najszybszy. Poza tym nie wiadomo, czy to kobieta, czy mężczyzna, ale wolę, żeby to... Ale wolę myśleć, że to jest kobieta, bo wtedy mam 100% nie, jak to się mówi? Niegodność, tylko... też nieprzyjemność, tylko... satysfakcję, o! Mam 100% satysfakcję z tego. Zaczynamy je chrzanie. Ale dobra, lecimy teraz tu. Co w ogóle poziom jest jeden z tych moich bardzo nieulubionych. Bądź co bądź, to jest za dużo... Za dużo krążenia właściwie, tu jest. Okej, okay, rozwalimy to. Rozwalimy jego. I rozwalimy jego. Od razu rozwalimy sobie co? Żeby nie było przypału. No i KK. I ogólnie bardzo fajny efekt jest z tym flamethrowerem. Znaczy flamethrowerem. Smok z flamethrowerem. Brawo, Pixel. Z tą... nie wiem... bombą ogniową. Jest taki, że właśnie one lecą do góry. Jak się je trafi. Tylko sztuką nie jest je tam dać, tylko sztuką jest już je zaprowadzić z powrotem. Ale to są chyba ogólnie ostatnie. Znaczy nie ostatnie, bo jeszcze nam powie, że zgubił jeszcze dwie. Taki mały spoiler, ale no cóż. W ogóle co to jest za farmer? Nie dość, że zgubił, to jeszcze prosi jakiegoś obcego gościa, w tym przypadku Spyro, żebym pomógł je znaleźć. I w ogóle o co chodzi? Ale dobra, pokażę wam jak to wygląda, jeżeli podpalimy im dupsko. Więc to są takie malutkie skoczki. Idealne, jeżeli jesteście blisko właśnie tej... nie wiem... tej zagrody. Nie boicie się, że wypadną wam po prostu. Thanks, Spyro. Here's a little something, you know, for the effort. No, przynajmniej ma tyle przyzwoitości, żeby nam coś dać w zamian. There are two more cowlicks out there somewhere, but I haven't seen them in days. No właśnie.
czyli musimy jeszcze poszukać. I nawet nie ma pojęcia, gdzie one są. Więc to w ogóle mu nie pomaga z jego alibi, że jest do dupy farmerem. No, ominąłem przez przypadek tamtego gościa. Zaraz do niego wrócimy. Bo na razie nie będę się zajmował tymi słoniami. Tylko zrobię tutaj kolejną misję. Żeby się po prostu dwa razy tutaj nie wracać. Tylko od razu wszystko tutaj zrobić i było... Będzie fajnie. What light from yonder window breaks? That window up there, dummy. The professor said he was working on a way to help me get back with Juliet, but I have... tak, to jest nawiązanie... Private Romeo. Tak, to jest nawiązanie do Romeo i Julii, Szekspira. Nie wiem, czy polecam, jak ktoś lubi książki, to bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie lubi książek, to raczej nie polecam, bo strasznie można się przy tym znudzić. Poza tym, no... Jeżeli ktoś nie lubi książek czytać, to chyba nawet nie słucha się mnie już pewnie, czy polecam, czy nie. Ja osobiście nie lubię czytać książek, ale na przykład Harry'ego Pottera całego przeczytałem i nie żałuję. No ogólnie jest takie parę książek, które nawet jakbyście nie lubili książek, to polubicie czytanie akurat takich książek. Więc tak, to zadanie polega na tym, że będziemy musieli... jest to zagadka logiczna, że po prostu będziemy musieli dostać się do Julii przez magiczne fasolki. To jest kolejne nawiązanie do książek, tylko już nie pamiętam, jak dokładnie się ta jasi magiczna fasola, czy jakoś tak to się nazywało. Nie pamiętaj. No dobra, to teraz tutaj chyba. Nie jestem do końca pewien. Ja to chyba źle robię ogólnie. Ale pytanie jest takie jedno. Gdzie jest tam ta... gdzie jest ta inna fasolka? Chyba tutaj gdzieś była. Tak, no właśnie. Szczerze nie chce mi się wracać po tamtą fasolkę, więc po prostu... troszkę szczytujemy. Znaczy fasolkę. Nie no, Bean to jest fasola. No w końcu Mr. Bean. Jaś fasola. Tak ogólnie to w angielskiej wersji to nigdy nie wyjawiono jego imienia. Jak u nas to jest znane po prostu jako Jaś fasola. Tak w Anglii na przykład. On cały czas jest anonymus. Tylko wiadomo jego nazwisko. Okej, tu nam wyrośnie zarąbiste coś. W ogóle śmieszne jest to, że oni nic sobie z tego nie robią, że obok nich wybuchają beczki. Okej, to tutaj sobie rzucimy. Ogólnie to jest graniczące z... Kurde. Ogólnie to jest graniczące z cudem, żeby tak perfekcyjnie trafić w te fasolki, ale dobra, nie będą się tutaj jakieś moje filozoficzne przekonania. Wow. Kurde, ale trochę mi w gardle coś... Nie wiem właściwie, co się dzieje. Jakiś mam... W ogóle jest wcześniej rano. Ale co tam u was, ludziska? Czy tam ogólnie u was? Jak wam dzień mija, życie mija? Nie wiem, możecie napisać, co na przykład ostatnio fajnego obejrzeliście, albo coś w tym stylu. I tu będzie kolejna taka zagadka... Znaczy dla dziecka to pewnie by była zagadka po prostu nie do rozwiązania, jak to zrobić, ale... No to jest bardzo proste rozwiązanie. Well done, my boy. Jej! Zrobiliśmy! Potrzebne nam są tylko... my pocket, so I can take this with you. Aha. Nie można po prostu powiedzieć, że... Ja pierdziam. Po prostu gnieździło się to w jego kieszeniach. I z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nie dał nam tego wcześniej. To jest cała logika tej gry.
tych gier ogólnie. Znaczy, ja rozumiem, że to gra dla dzieci i każdy by pewnie to chrzanił, albo polskie dzieci by nawet nie rozumiały, co tu się dzieje, ale no. No to jest cała logika tego tej zagadki. No i to już będzie chyba przedostatni orb. Halo? Romeo! Romeo! Wherefore art thou, Romeo? Oh, there's Romeo! You can have this, I don't need it anymore. Tak, to jest facet. Dobrze zgadliście, to jest facet. W każdym razie tak, Romeo i Julia. Romeo and Juliet. To jest straszne. Tak by to był. Dobra, ile mamy już? 3x4. No to ostatnia, to oczywiście z tymi słoniami. Ale to epicko wygląda, jak tak spadamy z głową na dół. I tak jakbyśmy chcieli się wrąbać w tą ziemię i zrobić jakiś krater. Kurde, to jak z Supermana właściwie. Więc najpierw weźmiemy tutaj tego słonika. I to jest ogólnie fajne, że on powinien się teraz ustawić. Halo? Słoniku? Słoniu? Tak, on się właśnie ustawił w tym miejscu, żebyśmy nie schrzanili, co jest bardzo fajne. I myk! Teraz go tylko tam przetransportować i zostaje nam tylko... Właściwie to możemy go tutaj teraz zostawić i wrócić się po tamtego jednego. Żeby było troszeczkę łatwiej. Tamten chyba będzie tutaj. Halo? Słoniu? Albo tutaj? Houston? Mamy problem. Gdzie jest słoń? Ja się teraz za serio pytam, gdzie jest ten słoń? A nie tutaj powinien być przypadkiem? Tak sobie właśnie... Jest! No przecież, kurde. Ja się tutaj zastanawiam, gdzie on jest. Dzięki, stary. Naprawdę pomogłem ci. Dobra. Ustawiaj się i tak cię kopnę w dupsko, że aż polecisz tam. Tak swoją drogą, to jest bardzo to jest bardzo takie promowanie przemocy właściwie, że wiecie, że ktoś się nie ruszy, dopóki w dupsko nie kopniesz, ale no swoją drogą to jest i zabawne, i właściwie tak prawdziwe, że żeby ktoś coś zrobił, żeby się ruszył, to trzeba go tak symbolicznie kopnąć w dupsko. Znaczy nie mówię, że tak dosłownie kopnąć w dupsko, ale będzie tak symbolicznie, jakby go, wiecie, opieprzyć i wtedy dopiero coś zrobi. O to mi chodzi. Głównie. Ile mam minut odcinka? 18. No, nie zdążymy już. O, i właśnie do takich rzeczy przydaje się nasze zionięcie ogniem. Bo gdybyśmy chcieli to rogami zrobić, to by się po prostu nie udało, co jest niemożliwe, tak na marginesie. No i dostaniemy naszego teraz ostatniego orba. Myk. Dawaj orba. Jej, w ogóle nie wiem, jak przetłumaczyć słowo kaulex, więc po prostu mówię, że to są po prostu słonie. Bo tak to wyglądają, co widzę, to mówię. I ogólnie z nowszych rzeczy to Sonic Boom będzie emitowany przez Teletoon Plus w wersji polskiej. I 4 grudnia bodajże, tak od 17 to będzie leciało, więc oczywiście obejrzę pierwszy odcinek, ale oczywiście to jest tak, że pierwszy sezon już się skończył, mają produkować drugi, Polska dopiero dostaje cały sezon. Polska dopiero dostaje pierwszy odcinek właściwie. Więc powiem wam, więc ogólnie obejrzę pierwszy odcinek i powiem wam, czy to jest
warto oglądania, czy nie warto oglądania. Bo gra to oczywiście mówię, że Rise of Lyric jest w ogóle nie warty niczego, ale Shattered Crystal to już bardziej bym polecał. Ale i ogólnie to jest nawiązanie kolejne, taki easter egg, że patrzcie, tutaj macie taką tęczę. Próbuję to teraz otworzyć, bo przez chwilę tutaj... O, właśnie. Jest tu... No, pojawi się. O, tęcza. I to jest nawiązanie do tego, że tu jest, wiecie, garniec ze złotem. W tym przypadku klejnot, garniec z klejnotu. Więc jej. Ale strasznie dużo nawiązań w tym odcinku. Shakespeare. Teraz jeszcze... do legendy o leprykonach. Albo leprechonach. Zależy jak mówicie. Bo spotkałem się z takimi osobami, które nazywały ich leprechony. Ja osobiście nazywam je leprykony. Bo tak się nauczyłem po prostu. No i jest. Bardzo fajnie, jeszcze tylko brakuje nawiązania do Władcy Pierścieni i Harry'ego Pottera. Ale tego na moje nieszczęście nie ma. Powiedziałem nieszczęście, okej? Okay? Ile żyć? Wreszcie teraz mogę sobie ginąć. Oczywiście nie będę tego stosował, żeby nie było. Bo już za dużo zginąłem razy w tym let's playu. O te wszystkie śmierci za dużo. Okej. Okay. Właściwie tu nic nie ma. Nic nie ma, tylko po prostu rozsadzimy ten tutaj. O. Żebyśmy mieli klejnociki i wystuprocentowali poziom. Ale spokojnie. Jeszcze nie jest poziom właściwie wystuprocentowany. Mam nadzieję, że nic tam nie spadło, bo będę bardzo zły. W ogóle to jest śmieszne, że Spyro wyżej skacze, jeżeli, wiecie, spod kątu skoczy na coś. To jest śmieszne według mnie. No i teraz będzie fajna szczęka. Teraz. Allah Akbar! Tyle to było niepoprawne, ale dobra. Dobra, krzanisz to normalnie ich rozwalę. Dobra, myk. No i tada, poziom 100%, dziękuję bardzo. Bum, bum, cyk i już rozwiązane. No, przyznam, to była wielka eksplozja. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłeś, biorąc pod uwagę, że jesteś robakiem, ale dobra. Ale fajnie, dostaliśmy talizman, który jest po prostu bombą zrobioną z klejnotów. Jej, wystupracowaliśmy Zephyr. I mamy już 3000 kryształów. Karma wodopna ptaków. I nie wiem czemu, ale ta scenka bardzo mi przypomina Strusia pędzi wiatra. Tak, epilepsja level hard teraz będzie. W każdym bądź razie to było na tyle, bo już nie zdążymy z kolejnym poziomem, a nie chcę robić odcinków 40-minutowych. Jak w przypadku na przykład raczej tej klonka. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!